Znajdujemy się w Kato Science Corner, w przestrzeni, która służy inicjatywom, które odbywają się tutaj m.in. z racji trwającego Europejskiego Miasta Nauki Katowice i różnych tygodni, 50 tygodni, które w ramach nich trwają. Muzyka towarzyszy każdemu z nas. Dzisiaj trudno jest znaleźć miejsce, gdzie nie ma dźwięków, gdzie nie ma muzyki. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w sumie jesteśmy tą muzyką przebodźcowywani, więc dobrze jest z tego, co nas otacza, czerpać różne korzyści. Myślę, że taki dobroczynny wpływ już tego, że słuchamy muzyki, zna każdy z nas i znam i ja, znają moje dzieci małe, mój mąż, więc czemu z tego nie korzystać? I podczas zajęć z elementami muzykoterapii staramy się, aby właśnie poprzez i w muzyce wspierać m.in. procesy poznawcze, ale też dawać możliwość ekspresji, takiej swobody ruchu, pewnej przestrzeni w dobycia sobą. Każde zajęcia są inne, dlatego że osoby, które przychodzą na te zajęcia, niosą sobie różne bogactwo. I na przykład dzisiaj plan był taki, że na końcu zaśpiewamy wszyscy piosenkę Zawsze tam, gdzie ty i stworzymy na bazie tego swój własny tekst. Ale grupa stwierdziła, że chciałaby zaśpiewać Wsiąść do pociągu, więc w związku z tym, ponieważ muzykoterapeuta powinien być osobą, która elastycznie podąża za tym, co uczestnik proponuje, stwierdziliśmy, że dobra, zostajemy na piosence Maryli Rodowicz Wsiąść do pociągu i na bazie tej piosenki stworzyliśmy zupełnie nową aranżację, zupełnie nowy tekst, który później razem z uczestnikami zapamiętaliśmy, a potem musieliśmy go z pamięci odtworzyć, co też jest takim poznawczym wyzwaniem. Muzyka porusza nas, porusza nasz sposób myślenia czasami nas po prostu wprawia w ruch, więc tak, te zajęcia często kończą się nie zawsze, ale często właśnie jakimś takim swobodą w działaniu, co wiąże się z jakąś taką spontaniczną radością czy wyrażeniu swoich myśli. Wsiąść do tramwaju pierwszego lepszego, nie bać o